Hejka, tu TV Ziemia, gdzieś jesteśmy w serii Pro Poradnik i dziś zaprezentuję wam trik do gry Minecraft. Tak, do gry Minecraft. Jak już zapewne wiecie z tytułu, będzie to trik, dzięki któremu będziecie mieli więcej FPS-ów w Minecrafcie. I więcej FPS-ów, no już to mówiłem, więcej FPS-ów i mniej lagów w Minecrafcie, tak. Więc może pierwszą i podstawową rzeczą, co byśmy musieli zrobić, to odpalić naszego Minecrafta. Nie, głupi to pomysł. Żartowałem, właśnie to jest ta rzecz, odpalić naszego Minecrafta. Nie ma tak się śmiać sam do siebie. Jest nasz Minecraft. Jak tutaj widzicie, jest nasz Minecraft. Wejdźmy sobie na jakiś save. Save świat, znaczy, na którym będę miał lagi. Jak widzicie, mam na razie 5 FPS-ów. Mogłem teraz renderuje się świat. Pewnie dlatego. O, tutaj przestało się świecić. Ja to jeszcze zapalę, żeby były większe lagi. O tak. O tak. To lubię. No i teraz zauważcie, ile ja mam FPS-ów. Ile mam tych FPS-ów? Od 10, bo było przed chwilą 17. Do 60 maksymalnie. Więc od 10 do 60 skaczą nam FPS. A jak skaczą, to też nie jest zbyt dobrze, więc trzeba by to naprawić. Więc teraz może nacisnąć sobie E, aby zastopować tą grę. Aby jednak ją nie zastopować tak, żeby nie działała, tylko żeby wszystko działało w tle, a my robili co innego. Więc teraz przejdźmy sobie nasz pulpit. I jak widzicie, tutaj mamy ten pasek nasz i kliknijmy na niego prawo. Musimy uruchomić menadżer zadań. Uruchamiam nasz menadżer zadań, pewnie otworzy wam się w aplikacjach. Mamy aplikację, musimy przejść do procesów, kliknąć na jakiś tutaj proces i kliknąć potem J na klawiaturze. Jak klikniemy J na klawiaturze, pojawią nam się dwa rzeczy. Dwie jawy. Jawa pierwsza i jawa druga. Tylko jakbyście zauważyli, ta jawa żera... te różne jawy żerają różną pamięć. Pamięć, w sensie pamięć RAM. Tak. Więc na przykład ten żera mniej, ta Java zżera mniej, a ta zżera więcej. Mi osobiście działa tak, że jeżeli włączę tą jawę, która żera mniej pamięci RAM, to przyspiesza mi ogółem Minecraft. A może być to też różnie, więc razem mam potestować. Jeżeli włączycie którąś z tych jaw i włączy wam się też jednakowo Minecraft, czyli musicie wyłączyć tą drugą. I zazwyczaj będziecie poznawać to właśnie po tych pamięci. To jedna rzecz, jak teraz widzicie, te FPS-y mi tak nie skaczą. Jest mniej więcej od 30 do... Co nie jest to? No powiedzmy od 30 do 70. To już mnie zadowala, ale jednak mam słaby komputer, tak? Znaczy, tak mówię, jakby ktoś miał na przykład teraz 15 FPS-ów. Nadal nie jest z tego zadowolony. Możesz zrobić jeden trik. O, teraz mam 70. To pewnie przez to, że zastopowałem... Oj, wyłączyłem nasz menar zadań. Włączę sobie go jeszcze na chwilę. Klikamy J. Mamy tą naszą Javę. I klikamy na nią prawym. I ustaw priorytet. Priorytet ustawiamy wysoki. Zmień priorytet. Jak teraz pewnie będziecie zauważać, będę po prostu miał straszną, ale to straszną dużą ilość FPS-ów i w ogóle bez lagu. Jeżeli nadal nie macie lagi lub macie bardzo mało FPS-ów, mam jeszcze dla was jeden trik. Jeden i ostatni. Tak, obejrzenie mojego filmu z modyfikacji Optifine. Wiem, dużo osób na YouTubie zrobiło z tego filmik, ale ja ten filmik jest tak stworzony dla osób, które po prostu mają mało tych FPS. Dzięki temu filmowi i filmowi z Optifine'em z tą modyfikacją, dzięki temu będziecie już mieli bardzo, ale to bardzo dużą ilość FPS-ów. To już by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Pozdrawiam Mateusza Glinkowskiego. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Thank you.
Thank you.